Od razu przechodzimy do kolejnej części rozmów, takich wywiadów. Tym razem w kontekście potencjalnego wpływu transformacji energetycznej na branżę chemiczną z dwóch perspektyw. W pierwszej kolejności chciałam zaprosić do rozmowy pana dyrektora z Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Dzień dobry panie dyrektorze. Moim i państwa gościem będzie właśnie pan dyrektor Krystian Szczepiański z Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Panie dyrektorze, od razu przechodząc do pytań, no niewątpliwie jakby przejście, mówiąc horyzontalnie, na neutralną klimatycznie gospodarkę będzie wymagać skoordynowania działań, różnych prac na wielu płaszczyznach. I w pana opinii, jakie są właśnie takie kluczowe elementy do przeprowadzenia skutecznej transformacji energetycznej? No niewątpliwie państwo też analizowali te aspekty. Jakie państwa zdaniem jakby w pierwszej kolejności powinny być wdrożone rozwiązania, działania, aby w ogóle to osiągnięcie neutralności klimatycznej było w Polsce możliwe? Czy mógłby tu pan wymienić też jakieś takie działania zarówno długofalowe, jak i w krótszej perspektywie czasu? To tak, dzień dobry, witam państwa serdecznie, witam i dziękuję za zaproszenie na państwa spotkanie, na państwa tutaj wydarzenie. Szanowni Państwo, wiele faktycznie w zakresie różnego rodzaju analiz, modelowania, wykorzystania różnego rodzaju modeli, które tutaj w Instytucie udało nam się wytworzyć, które udało nam się przygotować i które wykorzystujemy właśnie do tych elementów, no, pokazują, w jaki sposób do tej transformacji powinniśmy podejść, ale tak samo powinniśmy podejść do tej transformacji w sposób bardzo indywidualny. Mówię tutaj o indywidualnym podejściu poszczególnych krajów członkowskich. Mamy określone na szczeblu Rady Europejskiej, cele, jakie musimy osiągnąć. Mówimy tutaj o kwestiach dotyczącej redukcji emisji do roku 2030 o 55%, a oczywiście uzyskania neutralności klimatycznej. I w pierwszej tej fazie roku 2030 największy potencjał redukcyjny, ale również i jest w sektorze energetyki. My określamy to, że zgodnie z naszymi analizami, zgodnie z raportami przygotowanymi Polska Net Zero 2050, ten w sektorze energetyki redukcja może osiągnąć łącznie 80% do roku 2030. Mówimy o uzyskaniu 55% redukcji globalnej na szczeblu Unii Europejskiej, która przekłada się na 61%. Natomiast potencjał redukcyjny w sektorze energetyki jest 80%. On oczywiście w uzyskaniu neutralności będzie się zmniejszał i łącznie wyniesie około 55%. Czyli największą, pierwszą kolejnością, pierwszą fazą, pierwszym elementem powinna być duża transformacja, jeżeli chodzi o sektor energetyki. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o tą transformację, to tu wykorzystywane maksymalnie odnawialnych źródeł energii. Oczywiście dyskusja cały czas o energetyce jądrowej. To są elementy, które w dokumentach programowych, dokumentach strategicznych na szczeblu rządowym są dyskutowane. Oczywiście kolejnym elementem to jest też efektywność energetyczna, rozbudowa, tak jak mówiłem, infrastruktury wiatrowej, słonecznej, ale też docelowo w tych kolejnym kroku, czyli od 2030 roku do 2050 roku, no to też wykorzystanie tych na szeroką skalę technologii typu CCS, CCU czy BCCS, czyli te wszystkie elementy, które teraz jeszcze są nie do końca przygotowane, nie do końca zbadane, ale musimy nad tym pracować, bo bez tych technologii uzyskanie neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 roku będzie bardzo trudne do zrealizowania, a można by powiedzieć, że oczywiście niemożliwe. Kolejny element, który też już dzisiaj tutaj był dyskutowany, to oczywiście wykorzystanie wodoru, ale wykorzystanie wodoru również kwestia dotycząca rozwiązań związanych z elektromobilnością i zeroemisyjnym transportem, bo jest to oczywiście
istotne i ważne, bo kwestie dotyczące emisji z transportu, które obecnie jest tak zwanym non-ETS-ie, czyli poza sektorem handlu, europejskiego handlu uprawnieniami, też musimy nad tym dyskutować, tym bardziej, że pakiet Fit for 55 w jednym swoim założeń mówi o tym, żeby włączyć właśnie sektor transportu i sektor bytowo-komunalny do całego systemu handlu uprawnieniami. Dlatego też o tych rozwiązaniach naprawdę szerokich i takim szerokim wachlarzu, który został zaprezentowany w pakiecie, on jest dosyć rozwiązaniem bardzo kompleksowym, ale bardzo trudnym i bardzo ambitnym, nie tylko dla nas, ale również dla całej Unii Europejskiej. Te elementy dochodzenia do tych celów redukcyjnych muszą być bardzo zindywidualizowane i muszą tutaj państwa zaproponować, powinny państwa zaproponować pewnego rodzaju swoje ścieżki dochodzenia do tych redukcji i nie zawsze to muszą być te ścieżki, które w pierwszej fazie będą uwzględniać również kwestie dotyczące włączenia sektorów bytowo-komunalnych i transportowych, bo tak jak widzimy, generalnie rzecz biorąc, w przypadku naszego kraju największy potencjał redukcyjny jest w energetyce i ta transformacja energetyczna powinna w pierwszym okresie tam stawiać szczególny nacisk i ona tam się powinna odbywać. Dziękuję bardzo. No właśnie, nawiązując do jednego z rozwiązań, które Pan wymienił, a mianowicie wykorzystania wodoru, no dużo już w tym temacie mówiliśmy. Wiemy, że trwa przygotowanie właśnie mechanizmu wsparcia wdrożenia niskoemisyjnych technologii wodorowych, czy też właśnie przygotowania przepisów prawnych. Ale jaką Pan dostrzega faktycznie możliwość wykorzystania rozwiązań niskoemisyjnych technologii wodorowych w Polsce? Jaka Pana zdaniem będzie rola poszczególnych sektorów gospodarki? Tutaj oczywiście też chciałabym naturalnie podpytać o przemysł chemiczny. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o polską strategię wodorową, ona wpisuje się w unijne strategie wodorowe, czyli do roku 2024 6 gigawatów elektrolizerów, w przypadku 2030 to jest 40 gigawatów. My w swojej, czy Polska założyła ten cel na poziomie 2 gigawatów. Natomiast pamiętajmy o dwóch elementach. Generalnie rzecz biorąc, żeby wytworzyć wodór, musimy wykorzystać energię. I w moim zdaniem w systemie elektroenergetycznym, czy w systemie energetycznym, czy w sektorze energetycznym, przepraszam, wodór może być pewnego rodzaju uzupełnieniem, może być wykorzystywany do stabilizacji niestabilnych źródeł, odnawialnych źródeł energii. Czyli wtedy, gdy mamy ponad produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, możemy ją wykorzystać właśnie do wyprodukowania wodoru, czyli jakby zmagazynowania tej energii w tym paliwie i potem go wykorzystywania w inny sposób. Ale generalnie w systemie, w energetyce te kwestie dotyczące wykorzystywania wodoru będą właśnie moim zdaniem ukierunkowane tylko pod kątem stabilizacji całego systemu i stabilizacji właśnie odnawialnych źródeł energii. Tym bardziej trzeba o tym powiedzieć, że właśnie do roku 2030 trzeba będzie mieć, tak jest cel określony przez Unię Europejską, czyli 50% zielonego wodoru. Właśnie to bardzo dobre rozwiązanie, aby wykorzystać energię odnawialną, którą mamy w pewnych okresach, szczególnie w przypadku czy energii wiatrowej, czy w energii fotowoltaicznej. Mamy te kwestie w pewnych okresach dużej produkcji. Wykorzystajmy dlatego do zmagazowania, aby wyprodukować wodę. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię wodoru, ja tu widzę większy potencjał właśnie w innych sektorach gospodarki. Mówię tutaj o przemyśle, mówię tu również o kwestiach dotyczących właśnie przemysłu chemicznego, czy no też trzeba sobie powiedzieć wprost, że wodór jest pewnego rodzaju elementem dotyczącym właśnie tego ciężkiego transportu, czyli dużych pojazdów, których w przypadku rozwiązań typowo napędów elektrycznych będzie znacznie ograniczone. Dlatego też tutaj potencjał jest absolutnie w zakresie
w zakresie wykorzystania tego wodoru i tego paliwa. Dlatego podsumowując, w energetyce jako stabilizacja niestabilnych źródeł odnawialnych energii, natomiast wodór w innych sektorach, tak jak Pani tutaj wspomniała, w sektorze chemicznym czy w sektorach przemysłowych, gdzie kwestie dotyczące dostarczenia taniej energii będą dosyć utrudnione i wtedy właśnie to zeroemisyjne paliwo będzie mogło być wykorzystane i będzie fajnie i będzie bardzo dobrze przyczyniało się do tego, żeby uzyskać tą neutralność i uzyskać te cele klimatyczne. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. No niewątpliwie mówiąc o tej celach klimatycznych, o polityce energetyczno-klimatycznej, nie sposób jest też wspomnieć o pakiecie Fit for 55, który z pewnością będzie miał bardzo duży wpływ na to, co się będzie działo w Europie i w kraju. I najczęściej mówi się tutaj o zmianach związanych z rewizją systemu EU ETS, czy też ustanowieniem CBAM-u, czyli granicznego podatku węglowego, mówiąc potocznie. Jak Państwo właśnie oceniają te propozycje, które są zawarte w pakiecie i na co, jakby Pana zdaniem, na co przedsiębiorcy powinni zwrócić jakby szczególną uwagę? Mam tutaj też na myśli przedsiębiorców właśnie z przemysłu. Co powinno jakby szczególnie tutaj zainteresować te podmioty i też w kontekście właściwie podjęcia różnych działań i inwestycji. To tak, jeżeli chodzi o kwestię pakietu, Szanowni Państwo, tak jak wspominałem już, że to jest bardzo kompleksowy i bardzo trudne wyzwanie dla całej Europy, nie tylko dla naszego kraju. Natomiast przełóżmy sobie teraz troszeczkę kwestię dotyczącego celu, który mamy osiągnąć, czyli rok 2030, redukcja emisji na poziomie 55%, mówię o całym globalnie emisji dotyczącej Unii Europejskiej, co się przekłada w układzie ETS-u na redukcję o 61%, czyli pamiętajmy o tym, że tutaj jest jeszcze znacząco wyżej, jak to przeliczę. My jako Instytut i tutaj Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych i nasz projekt, i nasze modele, jest bardzo dużo różnych publikacji, raportów naszych i artykułów naukowych, które już są opublikowane, dotyczące właśnie i skutków dotyczących pakietu, czy skutków dotyczących CBAM. Więc ja tylko powiem w kilku zdaniach. Co się przyczyni, żeby to obrazowo, oczywiście mógłbym mówić tutaj o tych rozwiązaniach dotyczących na przykład redukcji emisji, bo dotyczących tworzenia rezerw MSR w ETS-ie i znowu tych przekładania większych ambicji, większego procentu od roku 2023 redukowania uprawnień i tworzenia rezerw MSR, ale może to będzie zbyt bardzo specjalistyczne, dlatego powiem o kwestiach, które wszyscy nas interesują i które dla nas są takim zawsze od dłuższego, od kilku lat, a szczególnie od w tym roku również, to kwestia cen uprawnień do emisji CO2 w ramach systemu EU ETS. Szanowni Państwo, teraz już mamy cenę około 67-70 euro za tonę. Co się wydarzy? Z naszych wyliczeń oczywiście pamiętajmy, że tutaj wiele elementów, które występują w układzie tego kwestii związanych z ceną uprawnień mają tutaj również elementy spekulacyjne i inwestowania różnych instytucji finansowych właśnie w tego typu papiery o charakterze wartościowym, jak uprawnienia do emisji CO2. To w naszych odczuciu w roku 2030 jedno uprawnienie wzrośnie powyżej 100 euro, a nawet można mówić, że w przypadku wdrożenia CBAM-u może to nawet przekroczyć 120 euro. Czyli Szanowni Państwo, zobaczcie, jaki to jest znaczący wzrost
cen uprawnień, co będzie się przekładało na wszelkiego rodzaju koszty. To będzie i w koszcie energii elektrycznej, to będzie również w koszcie funkcjonowania poszczególnych sektorów, które są związane z ETS-em i też będzie się wiązało potem docelowo, jeżeli zostanie tak przyjęty pakiet, jaki został zaprezentowany, będzie miało przełożenie na to, że cena benzyny będzie droższa o kilkadziesiąt groszy. To będzie również przenosiło się w to, że do tony węgla dla przysłowiowego Kowalskiego będzie trzeba było nałożyć dodatkową opłatę związaną z uprawnieniami. W związku z powyższym to będzie miało bardzo duże przełożenie, dlatego też rekomenduje się tak, żeby pomyśleć nad pewnego rozwiązaniami, które by trochę ten rynek uszczelniły. Na przykład rozwiązaniami, które by zmniejszyły też ten element spekulacyjny na rynku. Jednym z takich propozycji jest pewnego rodzaju na przykład, że w tych aukcjach brałyby udział tylko i wyłącznie instalacje, które są w ETS-ie, tak? Czy w ten sposób. To wtedy miałoby by na pewno, trzeba się zastanowić również nad pewnego rodzaju regulacjami w zakresie wysokości tych cen uprawnień. To jest jeden z elementów. Kolejny element, co jest bardzo istotne, to w naszej transformacji paliwem takim przejściowym miało być paliwo gazowe. Natomiast zgodnie z pakietem Fit for 55 widzimy, że to paliwo gazowe przynajmniej na tym etapie wyłożonego dokumentu nie za bardzo może być tym paliwem przejściowym. I to jest też duży problem, w jaki sposób przeprowadzić transformację do roku 2050 bez wyłączenia gazu, albo jak to zrobić. No też pamiętajmy, że niektóre instalacje powstają właśnie opierając się na tym paliwie. No też pamiętajmy, że te instalacje mają pewnego rodzaju okres amortyzacji, funkcjonowania, działalności. No będzie to bardzo, bardzo, bardzo trudne. No i to, co najważniejsze chyba to są duże koszty społeczne, czyli to, co mówiłem, już wspominałem, dotyczącym włączenia sektora transportu i sektora budynków do ETS-u, to będzie przekładało się bezpośrednio na naszych mieszkańców, bezpośrednio na społeczeństwa. W różnych krajach będzie to miało różne odzwierciedlenia. One będą uzależnione od kosztów krańcowych w tych dwóch sektorach, ale na pewno to będzie powodowało różnego rodzaju niezadowolenie na szczeblu społecznym. CBAM, czyli podatek graniczny. Z naszych analiz, które też Państwo możecie się zapoznać na naszych stronach internetowych, wynika, że uzyski efektów ekologicznych, czyli redukcji emisji, będą w emisji globalnej, czyli globalnej na całym świecie, będą na poziomie 60 milionów ton. Pamiętajmy o tym, że to są naprawdę niewielkie, jeżeli Unia Europejska emituje, mówię bardzo, bardzo na zgrubnych tych, oczywiście nie mówię o poszczególnych milionach, już mówię o miliardach, 4 miliardy ton CO2 do atmosfery, to redukcja o 60 milionów, to proszę Państwa, jest naprawdę bardzo niewiele w układzie takiego dużego mechanizmu tworzenia całej otoczki związanej z utworzeniem odrębnego nowego urzędu, który będzie to nadzorował, który będzie też również określał, jaki ten podatek graniczny z danego regionu dla importowanych różnego rodzaju wyrobów będzie wynosił. I tak dalej, i tak dalej. Czyli cały bardzo duży mechanizm, który również trzeba pamiętać, że CBAM musimy uzgodnić międzynarodowo. To nie jest takie proste, żeby wprowadzić, to nie jest tylko podatek, który dotyczy Unii Europejskiej i można to zrobić, powiedzmy, uchwaleniem dyrektywy czy w jakiś sposób rozporządzeniem. Nie chcę tutaj określać sposobu implementacji, ale to musi być uzgodnione z naszymi partnerami na całym świecie, partnerami handlowymi spoza Unii Europejskiej. Dlatego też to nie są proste rozwiązania. Ale trzeba, jeszcze raz to podkreślę, pakiet Fit for 55 jest przedsięwzięciem bardzo ambitnym, nie tylko nie dla nas, dla całej Europy.
skomplikowanym i oczywiście na końcu kosztownym. To jest, trzeba powiedzieć sobie o tym wprost i nie ma co tutaj dyskutować. Natomiast spójrzmy również na to z tej pozytywnej strony, czyli transformacji polskiej gospodarki, europejskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym jest oczywiście konieczne i z tym się zgadzamy. Brak działań w ogóle może nas kosztować o wiele więcej niż przejście przez tą transformację. No i oczywiście też pamiętajmy, że to jest pewnego rodzaju szansa, tak, z jednej strony dalszego rozwoju naszej gospodarki, dalszego rozwoju innowacyjnych technologii, wzmocnienia konkurencyjności, no i pewnie szansa na też stworzenie nowych miejsc pracy. Natomiast tak to bym zakończył jakby ocenę tego całego pakietu, który w negocjacjach będzie bardzo trudnym elementem i który będzie bardzo budził wątpliwości. I co już słychać na szczeblu europejskim, całej Komisji, to że nie tylko Polska, ale w inne kraje też dostrzegają tą trudność i te bardzo wysokie ambicje, które w tym pakiecie zostały określone. Dziękuję. Tak, no z pewnością będziemy bardzo intensywnie też śledzić i monitorować te dalsze prace, które są związane z wdrożeniem i takim finalnym przygotowaniem pakietu. I też myślę, że takim optymistycznym akcentem, czyli o tych szansach, o których Pan wspomniał, no chciałabym też zakończyć naszą rozmowę i myślę, że faktycznie no spojrzenie też z perspektywy możliwości rozwoju, możliwości zmian jest tym, co też trzeba mieć na uwadze jak najbardziej. Dziękuję raz jeszcze serdecznie. Moim Państwa gościem był Pan Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Dziękuję. Dziękuję. Thank you.